Cóż, nie mogę za nią mówić, ale wiele z nas marzy o tym, żeby mieć normalne relacje z ludźmi. Jednak realizacja marzeń to zupełnie inna historia. Faktem jest, że ma kłopoty z wyrażaniem własnych uczuć, ale to nie znaczy, że niczego nie czuje. No to prawda. Ona wciąż tam jest, prawda? Czasami musisz wierzyć, że jej zależy. To jest właśnie najtrudniejsza rzecz. No wiem. Tak, wiem na pewno. Dobra, teraz Niki mówi, czy Nikolas mówi. Albo Niko. O, Niko! Dobra, Niko nie będzie. Niko, easy. Dobra, easy, easy. Dobra, Nikolas. A
Ale zaraz, dlaczego ty jesteś taka normalna, Izzy? Aha, ma taki sam syndrom jak ona? Wow. Właśnie to ciągle. Dobra, znowu Nikola zgada. Co się mówi? Nikolas mówi. O. To znaczy, dlaczego nie masz takich samych objawów? To jest zupełnie inna. Pierwsze zostałam zdiagnozowana, kiedy byłam jeszcze mała. Aha. I to się okazało. Bez wysiłku i specjalnych ćwiczeń nie jest możliwe uzyskanie choćby pozorów norm społecznych. Jaka rozmowa. Wow. Ale wiesz co, ja tak samo zazdroszczę, jak i współczuję, River. Normalnie, niezła historia. Można by normalnie tą grę przełożyć na jakąś powieść normalnie. O tym Johnie, o tej River i o tych wszystkich postaciach. Normalnie powieść by była niezła. Aha, to już dużo tłumaczy, że Izabel, jesteś aktorką. Aha, muszę grać przez całe życie, tak? Jasne. Jestem aktorką, muszę grać przez całe życie. A wiesz co, powiem ci, Izabel, a ja nie wiem, czy ja bym nadawała się na aktorkę. Ani nie wiem na co jeszcze. Ale aktorstwo to jest jednak fajny zawód. Nie?
Nie, dają ci test do przeczytania.